witam, Pasie Kachowska, przeglądając ul jeden ze takich średnik, znalazłem coś takiego. Witam, Pasie Kachowska, dzisiaj mamy 27 kwietnia. No i tu widzimy, mamy miseczki. No ale dobra, miseczka miseczką. Ta, widzimy, pusta. Ale już ta jest zaczerwiona. Czyli mamy pierwszą rodzinę, gdzie wyszedł stan rojowy. Matka jest po prostu zbyt ograniczona. Nadstawką się spóźniłem już z poszerzaniem. I rodzina nie jest, wam powiem, jakoś strasznie silna. No ale jest na jednym korpusie, także ja sobie przeglądam gniazdo dokładniej. No i jak widzicie, w jednej miseczce było jajeczko. Ula, do reszty nie przeglądałem, bo po prostu jestem ciekawy, co w tych najsilniejszych się dzieje. No i co powiem? Powiem to, że jeśli w rodzinie, która na 10 ramkach jest, wyszedł stan rojowy, a po prostu tu rodzina miała daną nadstawkę jakąś chwilę temu, po prostu chwilę, no, przed chłodami, to jestem ciekawy, co w tej rodzinie będzie. Czy może ten stan rojowy nie ma. Widzimy, do nadstawki weszły. Tu była dana od razu krata odgrodowa. Także tu jakiejkolwiek odbudowy węzy może być krucho. Ciągniemy ramkę ze środka. No widzimy, że jest po prostu nawet wytknięta. Poruszymy następną. Tak, już deczko cięższa, ale jeszcze na kropu nie ma. Kolejna ramka jest również nieodbudowana, ta również jest nieodbudowana. Tu już widzimy, jest tu po prostu jest troszeczkę na kropu. No ja wam pokażę po prostu, czy dawać kratę odgrodową, czy nie dawać. No na pierwszy rzut oka lepiej jest nie dawać, ale to zaraz się przekonamy. Czyli to posunięcie z kratą odgrodową może okazać się lipne. Chłodno, nie jest jakoś, kurczę, wielki, kupałów nie mamy. No ale sprawdzić trzeba, co się dzieje w tej rodzinie. No widzimy, skrajna ramka po proboże. Druga od skrajnej ramki jest pięknie przeczerwiona. Rodzinka, widzę, zdrowa, bardzo zdrowa. Jestem ciekawy, co jest na skrajnej ramce. Po prostu tam, gdzie nie było dane karty ogrodowej, to też jestem ciekawy, co będzie. No tu jest po prostu magazyn pierzgi. Jeśli byłoby ciepło, intensywny pożytek, taka ramka zostałaby odebrana. Po prostu, żeby się skłonić je do większego noszenia pyłku na wiosnę. Trzeba im trochę dymu dać, bo dziś coś nie chcą współpracować ta rodzina, chociaż ta rodzina zawsze była deczko agresywniejsza. No patrzcie, jak pszczoły wiszą, a one nie chcą wyjść. Bo właśnie mi nie. Myślałem, że mnie ugryzło, ale mnie nie ugryzło. Tylko mi wleciała w rękaw. No tu jest cała ramka czerwiu. Czerw piękny. No i tak, co tu się dzieje ciekawego w tym ulu? Jeśli będzie stan rojowy, no to nie, czy to nie. Rzuciło mi się tylko okiem. Tu jest po prostu cała ramka. Cała ramka larwy. Kratę odgrodową chyba ściągnę. Widzę, że one nie chcą przejść do tej kraty. Uwieszają się, ale nie chcą się za Chiny ludowe przedostać. Tu widzimy również czerw.
Zobaczymy. Widzę, jest jakaś miseczka. O, proszę, tu chyba są miseczki zaczerwione, ale to zaraz sprawdzę. A nie jest, ale ta z dołu wygląda na dosyć ładną. Może być, ja sobie ją wytnę, bo mi się przyda do hodowli matek. Bardzo ładny miseczka matecznikowa. I zaraz sprawdzimy, czy jest w niej jajeczko, czy nie. Miseczka jest pusta, ale zostaje, bo przyda się. Po prostu na taką hodowlę matek, jak ja robię dla siebie, po prostu to takie miseczki matecznikowe mi się najlepiej sprawdzają. No, ta rodzinka na 80% pojedzie na rzepak. Rzepak pewnie dopiero gdzieś koło 15 maja, nie wcześniej. Tu jest, już widzimy, matka ograniczana przez nektar. Nawet tu widzimy, chodzi matulka. Tu nie wiem, ile roczna, ale ona na pewno ma 2 lata. Mi się wydaje, że w zeszłym roku takiej matki nie prowadziłem. To była, widzę, próbowana znakować, ale się nie udało. No i tu pierzga z miodem. Następna ramka jest to stricte. Są takie dzisiaj złe. Ja tutaj dolatuję. Nie żądzą, ale dolatuję. Też pewnie ze względu na pogodę. Bo ta nie jest za dobra. Na razie ustawienie ramek nie będę tasował. Tylko po prostu. Matka jeszcze, widzę, nie jest ograniczona, bo po prostu nie ma tego takiego. Nie wiem, czy dawać. Zastanawiam się, czy dać kratę, czy nie wydawać. A nie damy, zobaczymy. Albo damy, albo nie. Damy, zobaczymy, czy będą działały przez kratę ogrodową, czy ruszy ta murarka i będzie nam murowała. Ja pszczoły szcząsłem przed ul, po prostu, żeby sobie one wróciły. Tu już są pszczoły, zazwyczaj pszczoły w nadstawce są już obleciane. No i tak się zastanawiam, w którą tu rodzinę następną. A może tu z boku. I tu będzie fajnie widać, podejrzewam, odbudowę z kratą odgrodową, a odbudowę bez kraty odgrodowej. Chociaż nie w tej rodzinie, nie, w tej nic nie ruszyły. Tutaj coś tu. Coś tu chyba nic nie działały. Nie widzę, żeby było. Chociaż nie. Widzimy, zaczynają odbudowywać. No, ta rodzina była słaba. Poza tym one bez pożytku nie będą murowały. Bez potrzeby. Tu widzimy, coś jest odciągnięte tej węzy. No ale to nie jest tak, jak ja bym chciał. Także zakrywamy je od razu. Nie będę robił przeglądu. Bo jeśli nic się nie dzieje, to wiem, że tam dalej też się nic nie będzie działo. Także następna bez kraty odgrodowej to będzie ta. No ale tam już było dobrze widać, że po prostu te ramki były odciągnięte. Spokojnie, one do ciasta się nie mogą. Tu już kraty odgrodowej nie było. Widzimy,
rodzina od razu wygląda, że jest silniejsza, z tego względu, że po prostu przeszły do tej kraty, nie miały kraty odgrodowej i tak. Tu coś siedzi, zaczynają zlepiać tą bramkę. Tu widzę, że błąd, mój błąd podejrzewam. Tak, błąd w topieniu węzy. Widzimy, o Boże, węzy. Cała rameczka odbudowana. Zobaczmy, co w tej ramce będzie. No i w pół się wam przejdę. Szczepię je troszeczkę. Nie wiem, czy to tak złapie. No. Z tej strony musicie uwierzyć, jest połowa komórek zalana po prostu na kropel z jednego dnia. Ciekawe jak reszta. Tu może też pojawić się czerw, bo to jednak, chociaż ta ramka jest jeszcze bardziej ciężka. No i tak, tu też jest. Tu jest po prostu także nakrop. Z tej strony nawet jest go o wiele, wiele więcej. Ciekawe jak ta ramka. Czyli widzicie, że bez kraty odgrodowej one nawet szybciej zalewają te nadstawki. Tu też już jest zalane nakropem. Czyli można powiedzieć, że ramkę nadstawkową miodu mamy. Tu widzimy też pięknie odbudowywują. Następna ramka już jest susz, nic nieruszony. No i dalej podejrzewam, że już nic nie będzie. Tak. O, sprawdzimy sobie jeszcze gniazdo. Ja tu sprawdzam, teraz wyciągam po prostu skrajną ramkę. Mamy i nie były one karmione żadnym syropem. Jest po prostu ramka nektaru, no ale to na razie jeszcze nie liczę, że to jest w słoiku. Będę liczył, jak będzie w słoiku. Tu jest larwa i czerw taki jednodniowy gdzieś. Czyli tu nie patrzymy, chociaż w środek se zaglądniemy. Co to tu w środku działają? Czy budują komórki rojowe? No jedna komórka jest mateczna, ale jest ona niezaczerwiona. Ja sobie muszę powoli nożyk brać do tych przeglądów. Pierwszych panów już też w tej rodzinie widać. Akurat o jeden z panów, nie wiem, czy to będzie widać, jest po prostu na środku. Skrzydła ma troszkę za odwłokiem, czyli truteń dobrej jakości, jak z jego siłą plemników, czy jest po prostu dobrze wygrzany, to nie wiem. Następna ramka, no tu też jest czerw. Zaglądam z dwóch stron. Tu też. Ta też rodzina prawdopodobnie pojedzie na rzepaczek. W tym roku nie wiem, ile pojedzie rodzin na rzepak. Na pewno więcej niż 5. Tu tak zaglądam. Pierwszy muszę ja obejrzeć, żeby wiedział, co mówić. No to tu jest po prostu pierzga. Tu też widzę kilku panów goni. O, tu jest choćby nawet jeden. Także po prostu truteń nie gryzie.
tyle. One się jeszcze nie zdążyły pooblatywać na stówę. A wyciągniemy jeszcze tą ramkę. Czy ta była wyciągana? Nie była na pewno, bo szczeliła. Takie wyciąganie ramek jak ja teraz to nie polecam. Lepiej jest rozchylać. No. Ta rodzina wyraźnie jest w optymalnych wielkości. Tu już widzimy nadstawka, coś parę tych gram, może kilogram waży więcej niż była dana. Ja tu jeszcze kładę na górę folię. One po prostu do ciasta nie mają dostępu, nie ma dziury, także to nie jest ciasto. Także w tej rodzince pięknie było widać siłę. Po prostu tu też widzieliśmy, że bez kraty odgrodowej nam tu tętni weszły, poznosiły troszeczkę na kropu około jednej ramki. No na razie będziemy po prostu czekali na rozwój sytuacji. A sytuacja jest, jeśli chodzi o sady, bardzo, bardzo nieciekawa, gdyż no podejrzewam, że będą straty w kwiacie, także jeśli będzie kwiat przemarznięty, to nie będzie miało nam co kwitnąć. Ja po prostu zrobię przegląd kwiatów i jeszcze wam to dogram, także widzimy się dalej.